Laudetur Jezus Chrystus. W tym vlogu chciałabym dzisiaj skomentować dwa dość głośne w ostatnich dniach materiały, mianowicie film redaktora Marcina Gutowskiego zatytułowany Franciszkańska 3 i książkę Ecce Overbecka Maxima Culpa, Jan Paweł II wiedział. Oczywiście jedno i drugie jest poświęcone osobie Jana Pawła II i obaj autorzy oskarżają go o to, że w okresie, kiedy był metropolitą krakowskim, tuszował sprawy pedofilskie, w których uczestniczyli podlegli mu duchowni. Oba te materiały mają całkiem sporo wad, mają też dobre strony. Zacznę jednak od wad. Już pojawiły się zarzuty, że no, niestety zabrakło ekspertyz historycznych. Ja, ponieważ nie jestem historykiem, nie będę się tym zajmować, natomiast zwrócę uwagę na to, że no jest tam trochę takich błędów, po których widać, że jakby jeden i drugi autor niekoniecznie orientują się w rozmaitych niuansach kościelnych. Żeby nie być gołosłowna, do każdego materiału teraz podam jeden błąd. Zacznę od Overbecka. No więc w książce on, że tak powiem, no, ponieważ jest poświęcona tematyce związanej z pedofilią, przywołuje fragmenty z kodeksu prawa kanonicznego. Ze starego kodeksu, tego z roku 1917, bo oczywiście w okresie, kiedy kardynał Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim, to ten kodeks obowiązywał. I nowe przepisy, te z kodeksu prawa kanonicznego znowelizowanego w okresie pontyfikatu Jana Pawła II w roku 1983. Te pierwsze są oczywiście bardzo surowe, natomiast no, te drugie są powiedzmy takie ogólne i pozostawiające ukaranie duchownego grzeszącego przeciwko szóstemu przykazaniu do decyzji biskupa. Overbeck, i to jest jeden z takich przykładów, gdzie on po prostu pozwala sobie na jakby bardzo daleko idące interpretacje. Otóż on stawia tezę jakby, że to jest celowe. Niewątpliwie papież odpowiada za kodeks prawa kanonicznego, który no, sam podpisał. Natomiast sugerowanie, że go znał, to jest trochę za daleko posunięte. Jan Paweł II no, nigdy, to możemy sobie jasno powiedzieć, nie przeczytał kodeksu prawa kanonicznego po prostu od A do Z. Od A do Z to on mógł znać dokumenty, które sam pisał. A więc na przykład jakieś konstytucje, encykliki, adhortacje i tak dalej, no bo te teksty przecież musiał też przejrzeć po napisaniu. Natomiast sugerowanie, że no on miał pełną świadomość, prawda, jak brzmi każdy przepis, no to jest zupełnie niepoważne. Podobne błędy zresztą popełnia redaktor Gutowski, przy czym tutaj być może jest też po prostu grzech lenistwa. W końcu jego materiału pojawia się oskarżenie o homoseksualizm pod adresem kardynała Sapiehy. O tym zresztą już media od paru dni donosiły, że takie oskarżenia są wysuwane. Problem polega na tym, że redaktor Gutowski po pierwsze opiera się na dość wątpliwych zeznaniach. Ja tutaj jednak nie będę się zagłębiać w jakieś takie kwestie właśnie historyczne, tylko zwrócę uwagę na taką rzecz. Pojawia się tam informacja, że to kardynał Sapieha wysłał księdza Karola Wojtyłę na studia do Rzymu. Oczywiście jest to prawda, ale dalej, no, że miał być takim jego powiedzmy protegowanym. I sugestia no, niedwuznaczna, tak, że no, jak to się stało, że akurat on, prawda, był ten taki wybrany. Przede wszystkim wynikało to pewnie z tego, że jednak był to człowiek, który wyróżniał się inteligencją wśród swoich kolegów, pewnie i z roku, i nie tylko z roku. Ale dalej jest mowa o tym, że jak to on sobie tak po prostu podróżował, bo rzeczywiście w trakcie tego dwuletniego okresu, kiedy studiował w Rzymie, także jeździł do Francji, do Holandii, no, obejrzał kawałek Europy. Rzecz polega na tym, że gdyby pan redaktor Gutowski czy ktoś z jego ekipy raczył się zagłębić w jakąś porządną, szerszą biografię Karola Wojtyły, to od razu by się dowiedział, że jego kolegą ze studiów w Rzymie był młody ksiądz Andrzej Maria Deskur, pochodzący z arystokratycznej, stosunkowo zamożnej rodziny. I to także dzięki niemu i jego rodziny koneksjom on mógł tę podróże odbyć. Poza tym no, jednak są też różne kontakty kościelne, z których duchowni studiujący w Rzymie, a to jest to bardzo stara tradycja, takie wyjazdy na studia po prostu korzystali. I dzisiaj jest nie inaczej, kiedy czy to księża diecezjalni, czy kiedy zakonnicy wyjeżdżają tam na studia.
Oni bardzo często gdzieś sobie dorabiają na jakichś rzymskich parafiach, czy też czasami właśnie w okresie wakacji gdzieś poza granicami, tak, w innych państwach. I to jest naturalne, że przy okazji mogą też sobie pozwiedzać. Więc sugerowanie, że to jakby kardynał Sapieha był sponsorem tych wszystkich wycieczek, jest po prostu kompletnie niepoważne. Tyle, że do tego nie trzeba być historykiem. Po prostu trzeba przysiąść i poszukać. W centrum książki Overbecka i niejako w centrum reportażu pojawiają się sylwetki kapłanów, o których możemy po prostu powiedzieć, że ewidentnie byli to po prostu kryminaliści i dewianci. W książce jest tam właściwie kilkunastu księży wskazanych, tak? I w tym są księża, którzy po prostu trafili za pedofilię do więzienia. U Gutowskiego oczywiście z racji, że no, film tego wymagał, te sylwetki są tylko dwie. Natomiast to trzeba wyraźnie powiedzieć, że do tego dokumentacja jest niezwykle szeroka i to Overbeck naprawdę dobrze zrobił. Bo to są i zarówno takie no, strzępy powiedzmy dokumentów kościelnych, jest na przykład list kardynała Wojtyły do jednego z kapłanów, ale no, mamy tam również zeznania, sądowe zeznania, tak? Więc rzeczy bardzo poważne. I tutaj może nawiązałabym do takiego schematycznego tłumaczenia, które często się powtarza, że no kiedyś po prostu do tych spraw się różnie podchodziło. To znaczy, powiedzmy sobie tak, zawsze były osoby mądrzejsze i głupsze i osoby, dla których czystość była bardziej ważna lub mniej ważna. Natomiast po tych wszystkich, bo tam jest naprawdę mrowie zeznań, i to trzeba podkreślić, że zwłaszcza u Overbecka, no bo książka mająca ponad 500 stron, to jest oczywiście miejsce na zgromadzenie, tam jest bardzo dużo cytatów i bardzo obszerna bibliografia. I tam mamy i nawiązania do zeznań rodziców, bo przecież skargi do kardynała Wojtyły to były i skargi rodziców, ale byli też, reagowali nauczyciele, nawet dyrektor jednej ze szkół, zaniepokojony tym, co się dzieje. Reagowali proboszczowie, reagowali dziekani. Więc to nie jest tak, że kiedyś ludzie nie rozumieli, jak poważną kwestią jest zrobienie krzywdy dziecku, z krzywdy w tej szczególnej sferze. To, co mnie, muszę przyznać, bardzo negatywnie zaskoczyło, to, że rzeczywiście po tych, jak się po tych wszystkich relacjach, po tych wszystkich zdarzeniach, po tych losach tych księży popatrzy, to, że niestety metropolita krakowski, kardynał Wojtyła, miał skłonność zwłaszcza do lekceważenia proboszczów. To jest jasne, że on się bał prowokacji SB i rzecz jasna nawet i w książce i bodajże w tym materiale Gutowskiego tam jest wskazane, że SB no wręcz szuka takich rzeczy, tak? Bo jak można księdza no coś złapać, to sobie można było z niego zrobić informatora. Natomiast, no jeśli weźmiemy taki jeden z przykładów, ksiądz w przeciągu okresu 11 lat 10 razy przenoszony. No to po prostu było między innymi z tego powodu, że przecież proboszczowie widzieli, co się dzieje i albo pisali do metropolity krakowskiego, albo się z nim spotykali i skarżyli na podlegających im księży, którzy demoralizowali czy też zachowywali się w sposób niestosowny wobec dzieci. I tu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście te świadectwa są dość porażające, bo jeśli tam były właśnie jakieś takie sprawy, gdzie no, milicja tak wówczas przesłuchiwała dzieci i to jakieś 7- czy 8-letnie, bo tam nawet takie były, dzieci takim no, nieporadnym dziecięcym językiem, nawet nie umiejąc nazwać tak, czy niektórych części ciała, czy niektórych czynności, to jest no, naprawdę robi to wstrząsające wrażenie. Poza tym, no, ponieważ tych przypadków było wiele, tak, w tych takich skrajnych, które są pokazane przede wszystkim u Overbecka, to te zeznania, że tak powiem, były ze sobą konfrontowane. To nie było tak, że sąd po prostu skazywał księdza na podstawie jakiegoś pojedynczego pomówienia. Tak nie było. Natomiast naprawdę lekceważenie opinii proboszczów i to jest tak, że ja bym powiedziała, że dwie rzeczy tam się rzucają w oczy. Jedno to, że proboszczowie zwracali uwagę na krzywdę, jakiej doznają dzieci, ale jest jeszcze jedna rzecz, której się często nie porusza. Oni niepokoili się tym, że po prostu następują podziały w parafiach. Bo kiedy zaczynały się plotki, tak, że ksiądz się zachowuje niestosownie, czy to w stosunku do chłopców, czy dziewczynek, to oczywiście część wsi stawała po stronie księdza, a część jednak po stronie tych skrzywdzonych dzieci.
I te podziały, co trzeba wyraźnie podkreślić, i to widać zwłaszcza w filmie Ogutowskiego, te podziały po dzień dzisiejszy istnieją. I to jest, to oczywiście w momencie, w którym to całe starsze pokolenie umrze, to już nie będzie pamięci o tym, ale to jest coś, czego widać, że Karol Wojtyła nie przewidział. Szkody, jakie będą odnosić całe wspólnoty parafialne. Źle się również stało, niewątpliwie, że te sytuacje, no, z jakichś powodów, nie wiemy jakich, nie były jednak z parafianami potem wyjaśniane, tak? No, pewnie przydałoby się jakieś pismo z kurii, no niekoniecznie napisane przez samego kardynała Wojtyłę, ale jednak jakiś rodzaj informacji powinien być, zwłaszcza jeśli ci kapłani trafiali do więzienia, jeżeli byli potem suspendowani. Tu znowu wychodzi ten brak otwarcia archiwów kościelnych, bo historycy pewne rzeczy mogliby już dawno wyjaśnić i powiedzmy, że przynajmniej część z tych bomb byłaby rozbrojona. My tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądała w pełni sytuacja od strony księdza kardynała Wojtyły. Natomiast i Gutowski, i Overbeck de facto sugerują, że on był winien, że on wszystko chciał zataić, zamieść pod dywan i tak dalej. Tego nie wiemy. Szkoda, że arcybiskup Jędraszewski nie dopuścił, zresztą nie tylko dziennikarzy, bo to nie chodzi o ten jeden czy drugi materiał. Można było przez lata, od czasu, kiedy w 2006 roku, o ile pamiętam, ksiądz Isakowicz-Zaleski wydał swoją książkę, ten swój doktorat, było wystarczająco dużo czasu i naprawdę jest sporo historyków, którzy by się chętnie tymi tematami zajęli i nie mielibyśmy dzisiaj tej sytuacji, która jest. Bo ten atak nie byłby możliwy, gdyby niektóre przynajmniej z tych spraw były już szerzej zbadane. Jedna rzecz, która może jakby umknąć w tym takim klimacie oskarżenia wobec kardynała Wojtyły, to jest to, że ewidentnie SB nie reaguje, znaczy mimo iż to są rzeczy kryminalne, bo powiedzmy sobie szczerze, że przecież to były rzeczy kryminalne, pedofilia już wtedy. Tymczasem oni wręcz chronią tych swoich informatorów, którzy dokonują nadużyć seksualnych na dzieciach. Jednym słowem, chęć dowalenia Kościołowi była tak wielka, że no, nawet dopuszczano krzywdę dzieci. Nikt się nimi nie przejmował. I tu też jest pytanie, którego, co ciekawe, ani Overbeck, ani Gutowski nie stawia. Dlaczego nikt nie chce pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy jeszcze żyją niejednokrotnie na sowitych emeryturach, tych wszystkich esbeków, którzy dopuszczali do tego, że ten proceder trwał. Bo tu mówi się ciągle tylko o odpowiedzialności Kościoła, zupełnie jakby to było tak, że kardynał Wojtyła jakby jednoosobowo miał się wszystkim zajmować. Znaczy ja nie twierdzę, że jego jakby postępowanie było nienaganne i że nie można było być bardziej empatycznym. Pewnie można było. Natomiast no jednak to nie zwalnia z odpowiedzialności tych, którzy jakby byli świadkami tych wszystkich nadużyć. W tym, no tak jak mówię, szczególnie służby bezpieczeństwa. Jeśli spojrzymy na to zdjęcie, ten kanonizacyjny portret Jana Pawła II, widzimy przede wszystkim pewnie kicz i wylizanie Photoshopem do niemożliwości i trochę jest tak, z tym mitem Jana Pawła II, który był Polsce, był Polakom bardzo potrzebny. I zasług Jana Pawła II wobec Polski nie sposób negować. Tyle, że tak jak na tym cytacie wstępnym ksiądz Zaleski tak, powiedział, że no, z niego to taki grecki Heros trochę został zrobiony, tak, który jest nieskazitelny. Myślę zresztą, że to w ogóle jest problem naszej edukacji religijnej, że na świętych się zupełnie błędnie patrzy jako na osoby bezgrzeszne. No nic bardziej błędnego. Nawet zresztą tu nie chodzi tylko o grzechy, ale także o po prostu o błędy. To wszystko są ludzie. I powiem na koniec coś, co wydaje mi się najbardziej bolesne, czego w tych wszystkich reakcjach kościelnych absolutnie nie widać. Bo bardzo dużo się słyszy o sposobie myślenia, o tym, że no jednak kardynał Wojtyła i jakby inni biskupi i urzędnicy kurialni, czyli jakby ci wszyscy, którzy reprezentowali tą instytucjonalną stronę Kościoła, że oni jednak zawsze wtedy działali w zgodzie z procedurami. Problem polega na tym, że konstytucją Kościoła nie jest kodeks prawa kanonicznego,
tylko Ewangelia, a zwłaszcza przykazanie miłości. I te wszystkie sprawy z przeszłości wymagają zadośćuczynienia. Do tej pory one wołają o zadośćuczynienie. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.